Przed mikrofonem Anna Napiórkowska. Jestem dzisiaj gościem Jerzego Kawalerowicza i chcę przypomnieć, że Jerzy Kawalerowicz to jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów i najważniejsze filmy to Celuloza, Pociąg, Matka Joanna od Aniołów, Faraon, Śmierć Prezydenta, Austeria i ostatnie dzieło mistrza to Quo Vadis. Na wstępie chcę panu pogratulować. Pogratulować trzykrotnie. Pogratulować wielkiego dzieła. Naprawdę jest to wielki film. Po drugie, chcę pogratulować świetnego, umiejętnego doboru aktorów. Aktorzy, którzy grają w tym filmie, są wspaniali. Nie tylko wielkie nazwiska, ale wspaniale są dobrani. I trzecia rzecz, której chcę pogratulować, to wspaniała muzyka, która dopełnia ten film. Także trzy razy gratuluję i po prostu dziękuję. Dziękuję za ten film. Ale to pani mi robi wielką przyjemność, dlatego że wymieniła pani, że powiem, te najważniejsze momenty, które mówią o jakości filmu. Oczywiście ja się z panią zgadzam, dlatego że nie mogę się nie zgodzić na taki zapowiedziktum, że to są rzeczy, że to są te elementy, które tworzą wartość tego filmu. Ja mam wiele zastrzeżeń, ale które nie decydują o jakości tego filmu, ponieważ są to, że powiem, takie niuanse, które jeszcze jako reżyser ja dostrzegam, natomiast normalny widz nad tym się nie będzie zastanawiał. Ja przypuszczam, że jest pan dla siebie najsurowszym krytykiem. I myślę, że na pewno pan się z nami nie podzieli tymi wątpliwościami, jakie dotyczą tego filmu, ale już film jest sprzedany do wielu kin, ma 150 kopii i już właściwie zagranica upomina się o ten film. Będzie film miał wielkie, wielkie powodzenie. To znaczy, oczywiście ja chciałbym bardzo, żeby on miał powodzenie, natomiast jeżeli chodzi o jego jakość, to mi jest bardzo trudno w tej chwili osądzać, dlatego że to jest za blisko. Ja niedawno skończyłem montowanie i udźwiękawianie tego filmu, także jeszcze mam wszystko na świeżo, to jeszcze nie jest taki ugruntowany. Ale głosy, które mówią o tym filmie, utwierdzają mnie w tym, że rzeczywiście obrałem słuszną, że powiem, metodę, czy słuszną koncepcję udźwiękowienia tego filmu. Bo ja miałem jedną rzecz, ja miałem jedną ambicję, żeby w końcu w tym filmie, w którym dużo jest dialogów, żeby to wszystko było bardzo zrozumiałe. Bo nie mogłem akceptować tych nieudanych dźwiękowo filmów polskich, które się 30% dialogu nie rozumie. W związku z tym, jeżeli tak jest, jak pani mówi, a co potwierdzają niektórzy rozmówcy, twierdzą, że ten film rzeczywiście jest bardzo czytelny i zrozumiały. Oczywiście muzyka jest to osobny jak gdyby dział. Ja przypuszczam, że to jest zasługa Kaczmarka, który rzeczywiście stworzył bardzo oryginalną muzykę do tego filmu. Są tacy, którzy twierdzą, że tej muzyki jest za mało, ale mi się wydaje, że jej jest tyle, ile potrzeba. Jeszcze wrócę do sprawy aktorów. Jest pan znany z tego, że pan wyciska aktorów jak cytryny i to, co pan pokazał, no chociażby na przykładzie Bogusława Lindy, którego znamy z szybkiego kina akcji, w pana filmie jest zupełnie kim innym. Pan pokazał Bogusława Lindę, ale i wielu innych aktorów o zupełnie innych możliwościach aktorskich. Ja mam jedną rzecz, przypuszczam, że jest to jakaś dobra cecha. Ja po prostu dobieram aktorów na podstawie ich predyspozycji psychiczno-fizycznych. To znaczy, aktor u mnie właściwie bardziej musi być, aniżeli ma grać. To co nie znaczy, że on nie gra. Ale nie można z aktora, że powiem, zrobić innego aktora w filmie. Film operuje tak wielkimi zbliżeniami, że jeżeli aktor na przykład, który gra, nie wygląda tak, jak powinien wyglądać, jeżeli chodzi o wiek, a udaje to, to wtedy ten aktor zapomni. Po prostu to jest wtedy nieprawda, a widz tą nieprawdę natychmiast odbiera, ponieważ ma aktora, który jest na ekranie w zbliżeniu 20-krotnie większym, aniżeli normalnie, czyli
normalny człowiek w kontakcie z drugim człowiekiem, to wtedy ten coś się dzieje takiego, że to każde drgnienie oka, prawda, czy skrzywienie ust jest powiększone. I natychmiast się czuje, to się wie o tym, że aktor, albo aktor mówi i udaje, albo aktor jest, czyli gra. To najbardziej chyba pokazuje postać Nerona, granego przez Michała Bajora, który właściwie na konferencji prasowej powiedział, że może i chciałby zagrać Petroniusza, ale ma takie warunki, jakie ma i mógłby zagrać albo Nerona, albo Chilonidesa. To jest prawda. Z tym, że Bajor miał kilka rzeczy, które jego predysponowały do zagrania tej roli. Na przykład jego sposób śpiewania. To nie jest śpiewak, który operuje głosem na zasadzie śpiewaka. To jest aktor, udaje, że jest śpiewakiem. Znaczy, to jest prawdziwe, ale to jest równocześnie coś w tym jest takiego innego. I ta inność chyba zastąpiła deformację ewentualną, którą można byłoby wprowadzić do głosu Nerona. Bo Neron z opisu, jaki zapowiem się ukazał, czy ukazuje się w jego wykonaniu, jest jednak kabotynem. Czyli on powinien śpiewać jak kabotyn, powinien coś fałszować może. To mnie i zresztą także Bajorowi nie odpowiadało. Myśmy nie chcieli zrobić z tego błazna, który udaje, który się wygłupia, mówiąc tak między nami. I właściwie to dało dobry efekt. Znaczy on jest sobą, on śpiewa tak, jak śpiewa, a jednak w tym śpiewie, w jego sposobie interpretacji jest coś takiego zaskakującego. Jest jakaś niespodzianka. I tu, myślę, polega na tym pana wielkość, że Bajor zaangażował swój głos, a przecież on śpiewa, on wydaje płyty. I on zaangażował swój głos w postać Nerona, który w końcu jest grafomanem, kabotynem, kimś bardzo negatywnym. Ale ja panie powiem, ale przy tym, że Bajor jest bardzo inteligentny i zdaje sobie sprawę z tego, co potrafi. I on właściwie to zaangażowanie stworzył dla postaci Nerona. Jeszcze raz gratuluję, ale wrócę do wydarzenia, które myślę, że zaważy na pana życiu. Jest chwilą najbardziej doniosłą. Spotkanie z papieżem. Oczywiście tutaj ma pani rację. Jest to wydarzenie, którego nie można do niczego porównać. Jest to wzruszenie, które jeszcze we mnie trwa. Jest to moment, który ja przypuszczam, jeżeli się na to patrzę troszkę tak jak gdyby z boku, nie jako uczestnik, to jest wydarzenie, które wywiera niesłychany jakiś głęboki zwrot w pewnych stosunkach, że ja powiem, pomiędzy kinematografią, kinem, filmem, a na przykład mną jako twórcą filmowym. Coś się we mnie poruszyło, co nie jest takie proste do wytłumaczenia. Ja nie myślałem nigdy, że na mnie zrobi takie wrażenie spotkanie z papieżem. Miałem nawet do tego stosunek troszkę taki, jak gdyby z boku obserwatora, a się zaangażowałem w to. W związku z tym nie mogę w tej chwili nie doceniać tego faktu, który jest, przypuszczam, że bardzo znaczący dla Watykanu, dla kultury, dla Polski, bo takiego wydarzenia już nie będzie prawdopodobnie. A jak pan sądzi, jak na pana może wpłynąć? Bo pan mówi, że to jest za krótki czas, żeby to przeżyć, ale dla pana myśli, dla pana czucia, To zostaje jako pewien klimat, który jest klimatem niezwykłym. To nigdy nie wiadomo, co inspiruje właściwie w twórczości. Prawdopodobnie, że gdzieś to się musi w jakiś sposób odbić w mojej ewentualnej przyszłej twórczości, jeżeli taka jeszcze będzie miała miejsce. Papież podziękował za pietyzm, ale właśnie uważa w swoim wystąpieniu, że ten film stawia pytania. Czy coś z tego dramatu, lęku i odwagi pierwszych chrześcijan dokonuje się we mnie? Czy myśli pan, że ten film wywoła taką refleksję? Ja pani coś powiem. W końcu ja ten film
po to zrobili. To znaczy, ja ten film zrealizowałem po to, żeby wywołać pewne refleksje, które są za refleksjami głębszymi. To znaczy, ażeby to pytanie Quo Vadis nie było pytaniem takim, nic nieznaczącym, tylko to jest pytanie bez znaku zapytania, bez wykropkowania, a jednak w tym się mieści pewna medytacja. To znaczy, Quo Vadis, dokąd idziesz, to znaczy dokąd ja idę, dokąd idzie ludzkość, w końcu dokąd idzie świat, dokąd zmierza. To jest pytanie bardzo głębokie. W tym tkwi siła tej powieści. Quo Vadis to jest pytanie, które zjawia się w każdym momencie, naszego życia. Właśnie, ale myślę, że w sposób szczególny na przełomie wieków stawiamy sobie to pytanie, dokąd zmierzamy, dokąd zmierzam ja i dokąd zmierza ten świat. To pytanie myślę, że się pojawia właśnie na przełomie wieków, wtedy, kiedy burzy się świat rzymski, powstaje świat chrześcijański, wtedy, kiedy pisze powieść Sienkiewicz i wtedy, kiedy powstaje pana film. To są ciągle te przełomy. To jest prawda, że to jest, ale dlatego nie można, że ja powiem, tego nie doceniać, wagi tego chrześcijańskiego zwrotu, który następuje w tej tendencji, która powinna zmienić świat z tego światu antyhumanistycznego, ten świat humanistyczny, bo nasz świat pomimo wszystko, jakbyśmy na to nie patrzyli, jest jednak w dalszym ciągu barbarzyński. Pomimo wielkich osiągnięć nauki, prawda, który właściwie zmierza w kierunku wielkiego postępu, tylko wcale nie znaczy, że ten postęp dokonuje się w nas, to znaczy w człowieku. Oglądając film, pomyślałam, że właściwie rządze ludzkie się nie zmieniają od wieków. Rządza władzy, rządza pieniądza. To, że potrafimy patrzeć z uwielbieniem na cudze cierpienie. To wszystko jest w pana filmie i to wszystko przetrwało do naszych czasów. Ja pani powiem, to będzie trwało jeszcze przez wiele wieków. To nie jest taka... To jest cecha, która jest cechą człowieka. I przypuszczam, że nie ma takiej możliwości, ażeby to wyrugować, z naszego życia. My musimy być i dobrzy, i źli. My musimy być i, szlachetni, i tak jak Hilohilonides. Hilohilonides jest tym przykładem, który jest najbardziej ludzkim przykładem. Wielkości i małości człowieka. I także wielkości i małości człowieka. Ja miałem moment, kiedy myślałem o tym, że właściwie można było zrobić najciekawszy film właśnie z postaci Hilohilonidesa. Znaczy o nim opowiedzieć. Oczywiście to było niemożliwe, dlatego że jak się bierze na warsztat Quo Vadis, to trzeba być konsekwentnym. Trzeba w końcu o tym zrobić film. Ale Hilohilonides jest tym niezwykłym materiałem, bo przecież on przechodzi olbrzymią degrengoladę, która na początku zaczyna się jako, że powiem, tego niby udającego filozofa, prawda, która kończy się tym, że on się nawraca i zostaje w końcu ochrzczony. Ten film, ale i ta powieść jest o władzy, o miłości, ale i o sile wiary. Chyba najbardziej dotkliwy i najbardziej, istotny w tej całej historii to jest sprawa wiary. Chyba wiara dochodzi do głosu, ponieważ ona jest wszędzie w podtekstach naszego życia i w podtekstach życia bohaterów Sienkiewicza, to jest wiara. Bo w końcu to, co się dzieje z Winicjuszem, to się dzieje na zasadzie wiary. Tak, jego przeobrażenie od człowieka pogańskiego. Który jest okrutny, który w pewnym momencie przecież jest tym, charakteryzuje go, że w momencie, kiedy jego demaskują i wtedy Hilon zostaje zdemaskowany, to mówię, to weźcie, zakopcie go w ogrodzie. To nie jest żadną sprawą dla niego, jeszcze na początku filmu, zabicie człowieka. Ponownie Anna Napiórkowska i Jerzy Kawalerowicz. Film i książka, powieść Quo Vadis pokazują, jak człowiek dojrzewa do wiary, jak staje się chrześcijaninem. Ale
Ja myślę, że wątek religijny, wątek wiary jest obecny w pana twórczości. Wspomnę tutaj film Matka Joanna od Aniołów, bo właśnie film Matka Joanna od Aniołów pokazuje zupełnie co innego, bo w Quo Vadis miłość i wiara idą w parze. Miłość buduje człowieka do wiary. W Matce Joannie od Aniołów to jest tak, że miłość jest w konflikcie z wiarą. Ksiądz i zakonnica się kochają, ale w imię wiary wyrzekają się tej miłości. No tak, ale to są zapoje rozmaite niuanse, które w naszym życiu tworzą to, że jesteśmy tacy, a nie inni. I w Matce Joannie od Aniołów jest także sprawa takiego pewnego zakłamania, który nie dociera, że powiem, do sedna sprawy, dlatego że my właściwie nie bardzo w to wierzymy, w konieczność, w potrzebę. Jeżeli już dochodzimy do tego, to zaczynamy być święci. Dlatego że nie można sobie wyobrazić, że człowiek jest stworzony do tego, żeby absolutnie się wyrzekać. Dlaczego ma się wyrzekać? W imię czego ma się wyrzekać miłości, na przykład. W Matce Joannie jest to zapowiedź, takie rozważanie, medytacje na temat skomplikowania natury człowieka. I w tym skomplikowaniu ten człowiek nie jest jednoznaczny. Znaczy, gdyby był na miejscu Suryna inny ksiądz, to by to inaczej wyglądało. No, jeżeli chodzi o Matkę Joannę, to samo by mogło być. To jest ten przykład taki, który ma, że ja powiem, pewną ekstremalną wartość, która jest, można to uogólnić. To nie jest tak, że my jesteśmy jak gdyby tacy jednoznaczni. Bo ja zawsze jako przykład takiego podtekstu życiowego zawsze daję, jest syn i ma matkę, matka umiera, a syn chciał zawsze kupić sobie motocykl. Nie mógł kupić motocykla, dlatego że nie stać ich było na to. Ale teraz, kiedy matka umarła, matka miała karakułowe futro. Jak on sprzeda to karakułowe futro, to on po prostu będzie mógł sobie kupić motocykl. On nie chce o tym myśleć, a jednak te myśli przychodzą, nachodzą go, są natarczywe. I w końcu to jest pytanie, czy on kupi ten motocykl i sprzeda matki futro, a to matka niedawno umarła. Czyli znowu zastanawia się pan nad małością i wielkością człowieka. No oczywiście, że tak, bo to się w jakiś sposób jednak... Ja pani powiem, to wszystko jest bardziej skomplikowane, jeżeli my to nazywamy i my o tym mówimy. Człowiek jeszcze nie został zupełnie rozszyfrowany i chyba nigdy nie będzie rozszyfrowany w sensie jego natury. Dlaczego człowiek jest bardziej zły, aniżeli dobry na przykład? Nie wiadomo. Coś jest w tym, że jednak to jest łatwiejsze. To jest łatwiejsze dla skomplikowania odpowiedzi na to. Nie wiem, może. Ja na przykład nie wiem, czy można człowieka uznawać za tego, kto jest właściwie z natury dobry, czy z natury zły. Pan się skłania ku przekonaniu, że człowiek jest bardziej zły. Raczej tak. Że raczej jest łatwiej dotrzeć do człowieka złego, aniżeli do człowieka dobrego. Jeszcze wrócę do matki Joanny od Aniołów. Wówczas Watykan i polski episkopat zaprotestowały przeciwko temu filmowi. Czy pan pamięta, jakie zarzuty się pojawiły? Co, dlaczego? Bo pan miał szansę zdobyć złotą palmę w Cannes. Przez te protesty zdobył pan srebrną. Tak, właściwie rozważania na ten temat, one w ogóle same w sobie już w momencie, kiedy się nad tym człowiek zaczyna zastanawiać, to zaczyna, że powiem, w jakiś sposób grzeszyć w pojęciu doktryn kościelnych. Natomiast w momencie, kiedy człowiek podważa wartość uczucia, którym jest miłość, która, jeżeli to patrzy się na to krytycznie, że właściwie i mówi w ten sposób, że to są ludzie, którzy są stworzeni po to, żeby kochać, ale nie mogą się kochać sami ze sobą, czy sami w tym, to wtedy zaczyna być to grzeszne samorozważanie jako takie. I teraz to jest pytanie, czy to jest słuszne, czy to nie jest słuszne. I to jest
I to właściwie zostało postawione Macji Joannie jako, jako takie pytanie do rozważań. I przeciwko temu zaprotestował Kościół. Także tym chętniej, myślę, i tym przyjemniej było panu wrócić właśnie z Quo Vadis do Watykanu. I ja pani powiem, przypuszczam, że to była sprawa czasu. To inny czas wpływał na takie rozważania, które były, że powiem, jakieś, no, wie pani, wtedy był tak, władza walczyła z Kościołem, Kościół, i każda rzecz, która dotykała tych spraw, a była, że powiem, nie jasno formułowana, znaczy dwuznacznie formułowana, już była, że powiem, kwestionowana. I z jednej, i z drugiej strony zresztą. Wątek religijny pojawił się również w pana filmie Austeria i ja sobie tutaj pozwolę zacytować fragment z pana książki autobiograficznej, kiedy pisze pan właśnie o filmie Austeria. Przez takie ukazanie postaw i zachowań ludzi zauroczonych religią, poddanych narkotycznemu działaniu swojej wiary, chciałem pokazać nieuchronność losu tej społeczności. Czyli znowu wątek religijny. To jest wątek religijny, ale to jest... Ja przypuszczam, że mi się nie zupełnie udało w Austerii to wszystko wyartykułować, może to nie jest to słowo. Ale w każdym razie jest jedna rzecz, która jest charakterystyczna. Religia w społeczeństwie żydowskim, ona mieszka w domu. Natomiast jeżeli chodzi o społeczeństwo katolickie, to trzeba pójść do kościoła. Właściwie. Ona się dzieje w kościele, ponieważ msza odbywa się w kościele, nie ma jej w domu. Natomiast w żydowskiej religii to wszystko się dzieje rzeczywiście w domu. I właściwie niezupełnie udało mi się wytłumaczyć, na czym polega ta cała sprawa nierozumienia niechęci zrozumienia, przyjmowania tego jako pewnych dogmatów. Coś w tym na pewno jest. Ja właściwie, mnie namawiano, żebym zrobił film o Holokauście. A ja doszedłem do wniosku, razem zresztą z Kondwickim, że właściwie Austeria jest bliższa wytłumaczeniu tego, dlaczego naród, społeczeństwo żydowskie, naród żydowski poddawał się tak bez żadnego przeciwstawiania się temu Holokaustowi, to znaczy w ogóle wyniszczeniu. Na czym polega to? I czy inny naród mógłby być, że powiem, w ten sam sposób zdolny do przeżywania tej hekatomby? Nie wiadomo i przypuszczam, że nie, że to gdzieś wyrasta z przesłanek religijnych, tej religii właśnie. To nie jest religia żydowska w końcu, ale to jest religia hebrajska. Zresztą ta religia ma olbrzymie doświadczenia wieków. I ten Holokaust właściwie to się nie urodził w tym naszym wieku. On się urodził wcześniej dużo. Mam wrażenie, że jest pan mimo wszystko człowiekiem poszukującym. Mimo, dlatego że napisał pan w swojej książce: nie ma we mnie tej popularnie rozumianej wiary ani jej potrzeby. Nie rozważa pan zagadnienia, czy Bóg istnieje, czy nie. Ale właśnie myślę, że swoimi filmami rozważa pan to zagadnienie. Ale ja myślę, że nie rozważam tego w sposób, że powiem, taki prymitywny, to znaczy może nie chcę nikogo tutaj obrazić, ale znaczy to nie wynika z mojej absolutnej potrzeby tego typu rozważania. One nie wynikają z potrzeby, z konieczności rozważania na ten temat. Ale w momencie, kiedy się nad tym zastanawiam, to jednak zjawia się to. I właściwie ja ciągle szukam, znaczy ciągle, że powiem, próbuję coś do czegoś dotrzeć i mi się to nie udaje. Czyli próbuje pan dotrzeć? Próbuję dotrzeć, dlaczego ja to tak rozumiem. Idąc tym śladem, dlaczego powstało Quo Vadis? No po pierwsze dlatego, że w dzieciństwie pan obejrzał ten film i pana zafascynował, a po drugie dlatego, że w 1966 roku nakręcił pan Faraona i ten film nominowany został do Oscara i to wtedy pan postanowił,
sięgnąć po również wielką literaturę. Tak, to są troszkę takie rozwiązania ex post. Znaczy naprzód człowiek zdecydował, a później zaczął się do tego dorabiać, ja powiem, jakąś filozofię. Prawdopodobnie, gdybym nie widział Kowali, że ja powiem, w dzieciństwie, to prawdopodobnie bym do tego także nie doszedł, do tej potrzeby, żeby na ten temat zrobić film. To się złożyło wiele rzeczy, które wymusiły na mnie, że ja powiem, zrealizowanie tego filmu. Do tego dochodzi także sprawa mego stosunku do wiary, do moralności, do jakiegoś widowiska. To się wszystko razem gdzieś składa na to, że nagle doszedłem do wniosku, że trzeba zrealizować film. A później dopiero do tego doszły rozważania. Nie było jeszcze wersji polskiej Kowadiso, a w końcu polska wersja Kowadiso jest najbardziej istotna, dlatego że to Polak napisał, został nagrodzony Nobrem i to wszystko, i to później narasta i dochodzi do tego, że to musi się zrealizować ten film, prawda? I w końcu do tego dochodzi i wtedy ja dopiero do tego zacząłem dorabiać. Kowalis potrzebuje piętna polskości. Nikt tak dobrze nie zrobi Kowalisu jak Polacy, jak my Polacy. Sienkiewicz napisał w języku polskim. To jest w tym narodzie, który jest taki chrześcijański. Papież tego narodu jest Polakiem. I to się wszystko razem, to się gdzieś zwiąże z pewną i później z tego wynika, że trzeba zrobić, oczywiście trzeba zrobić Kowalis. No i trzeba było zrobić Faraona, bo wygląda na to, że pan najlepiej, tak jak i Prus, pokazał tamten okres, mimo że Ramzes XIII nie istniał, to jednak panu się udało coś, co no właśnie było nominowane do Oscara. To oczywiście, to są wszystko, jak ja powiem, to są wszystko bardzo skomplikowane procesy, których nie można sobie tak wytłumaczyć. Dlaczego ja w końcu zrobiłem Faraona? To jest dlatego, że Faraon dawał mi możliwości powiedzenia czegoś o jakimś świecie, który zaginął, którego już nie ma. I mało tego, ale jeszcze mówię o świecie, co się rozposzerzyło później w Austerii, że on się w ogóle już nigdy nie zjawi, ten świat. Że to jest świat, który odszedł i jedyną rzecz, którą można jeszcze, że powiem, zanotować, to jest stworzenie tego świata to jest głupie, dla jakichś, że powiem, niby pokoleń czy coś takiego. Ale w każdym razie to są rozważania, który, jak ja powiadam, trzeba byłoby bardziej komplikować, aniżeli to można, że powiem, opowiedzieć tak wprost. No Quo Vadis też jest filmem, który opowiada o świecie, którego już nie ma i który nie wróci. Ale myślę, że jest jeszcze jeden element, który łączy te wszystkie pana filmy. Ogromna malarskość. Faraon, mimo że bardzo surowy, Austeria zupełnie inna w wyrazie. Jeszcze inne Quo Vadis, ale one mają jedną cechę. Przywiązanie do szczegółu i ogromną, ogromną malarskość. Czy to nie wynika właśnie z faktu, że był pan studentem Akademii Sztuk Pięknych? Na pewno tak. Znaczy, ja zamiast na płótnie zacząłem się wyżywać w kinie, bo to w końcu jest tak, że ja w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że nigdy nie będę, że ja powiem, dobrym malarzem, ponieważ za mało, że ja powiem, mam tego zisfleischu i talentu, że ja powiem, na malarskiego, chociaż to można sobie wyrobić. I dlatego zacząłem, że ja powiem, to przetwarzać na inny zupełnie język, na język, że ja powiem, filmu, który mi jak gdyby gwarantował lepsze uznanie, lepszą karierę. To wszystko, mój panie, ja jak ciągle o tym mówię, to ja ciągle sobie zdaję sprawę z tego, że ja nazywam rzeczy, które są nie do nazwania. Bo nie wiadomo dlaczego. Znaczy, ktoś może łatwiej sobie to sformułować. Ja na przykład ja nie potrafię, dlatego że ja jestem cyniczny, leniwy i mam parę cech, że powiem, negatywnych w sobie. Jakich? No, to są przede wszystkim lenistwo. To jest najbardziej negatywna cecha. Ja pani powiem, a miałem kiedyś przyjaciela, znaczy znany bardzo, Stasio Dygat, do którego ja przychodziłem do domu, to on zawsze leżał w łóżku, rozbewyższony taki, miał nieumyte naczynia i ja mówiłem zawsze, Stasiu, jak ty możesz tak żyć? Czy ty zwariował? Dlaczego tego nie umyję? Daj, ja to umyję. Mówi, nic nie myj, nie myj. Nie potrzeba. Prosi, dobrze, ale jak tam możesz żyć? A on mówi, wiesz, ja po prostu jestem leniwy. Jednak on mówi, a wiesz,
Na czym polega lenistwo? Na tym, że człowiek nie robi byle czego. To jest słuszna piękna definicja. Człowiek nie robi, leniwy człowiek nie robi byle czego. Mimo, że jest pan leniwy, to chciałabym panu powiedzieć, że bardzo, bardzo chciałabym, żeby powstał film, który by pokazywał ludzi świat zapamiętany i przeżyty przez pana, którego już nie ma. Dlatego, że... Ja pan powie, to już zrobił, wie pani kto? To zrobił, proszę panią, Bergman. Pany Aleksander? Pan Aleksander. On ten świat już zrobił. I on mi, ja mam do niego straszną pretensję, dlatego, że on mi ubiegł. Bo ja miałem taki podobny film, miałem przeżyty, zanotowany i niestety już teraz nie wypada mi robić tego. Myślę, że jak najbardziej wypada, bo Bergman to w Szwecji, a Kawalerowicz to w Polsce. No tak, ale to a w ogóle podobne. To jeszcze na Kresach, bo przecież urodził się pan w Gwoźdźcu, czyli miejscowości na pograniczu trzech kultur, więc to zupełnie nie po drodze do Bergmana. No nie, to nie jest po drodze, ale cała myśl i cała podstawa tego rozważania i rozmyślania, ona jest taka sama. Jest to coś właśnie o świecie. Ja pani powiem, to jest bardzo śmieszne, ale w pewnym momencie przyszedłem bardzo poważną operację. Operacja trwała 6 godzin, w związku z tym musiano mi dawać straszne zastrzyki, znaczy nie zastrzyki, dlatego żeby usypiać mnie, znaczy żebym tych parę godzin musiał wytrzymać. I niech pani sobie wyobrazi, że w pewnym momencie doktor, który był znany chirurg Noszczyk w pewnym momencie mówi, słuchaj, tyś cały czas śpiewał. Ja mówię, co śpiewałeś? A mówi, okazuje się, że ja śpiewałem dumkę ukraińską i cały czas śpiewałem, ale to nie na tym, że, bo całe sedno polega w czym innym. To mnie później wyjaśnili. I ja się nagle po tych 6 godzinach budzę z tego uśpienia i słyszę, kto śpiewa dumkę. A tam leżał obok mnie, leżał facet, którego podobnie zoperowano. I on przez ten czas, jak ja leżałem pod narkozą, to on się przez ten czas nauczył tą dumkę śpiewać. I on śpiewał tą dumkę. Jak ja się zbudziłem, to on mnie chciał zrobić przyjemność. I oczywiście on mi zaśpiewał dumkę, którą ja zapomniałem, bo tylko na te. I to jest, ta dumka była w pewnym momencie takim punktem wyjścia do właśnie takiego filmu o młodości, gdzieś zaczynało się to. To się powinno było zacząć od takiej nad Dnieprem. Ci burłacy śpiewali ją. Ja pamiętałem tą dumkę. Reweta Stochny, dni przyroki. To jest taka melodia niezwykła. Znaczy słowa są niezwykłe tego. Z ukraińskiego, jeśli kiedyś ukraińskiego czy. Najpiękniejszym pana filmem dla mnie była Austeria, więc życzę panu z całego serca, żeby powstał jednak taki film. Ja wie pani, że taki film powstaje raz na jakiś czas. Austeria także jest filmem, który mi odpowiada. Bo jest to niedopowiedziany film o pewnych wartościach estetyczno-dramaturgicznych, w których nie ma zawiązania takiego, gdzie to się continuity przekształca w coś, co znaczy. To właściwie nie ma retrospekcji, nie ma opowiadania takiego chronologicznego, a jednak dzieje. To się coś dzieje w tym. Już na koniec. Lubi ten film. Lubi pan ten film. Tak. To jesteśmy zgodni. Już na sam koniec chcę panu powiedzieć, że zrobił pan 17 filmów. Tak. Wspiął się więc pan na 17 szczytów. I życzę panu, żeby ten 17, czyli Quo Vadis, przyniósł Oscara. Ja pani powiem, wie pani, nie wierzę w to. Ja pani powiem, dlaczego ja nie wierzę w to. Nie wierzę w to, dlatego że myśmy wyczerpali limit oscarowy jako Polska. Tak. To niestety coś jest. Pan jest przesądny. Takie, ja jestem przesądny. To jest coś takiego, co. Oczywiście ten film wyróżnia się czym innym. Znaczy, nie ma on schematu, że powiem, hollywoodzkiego, nie ma on żadnych tego rodzaju. Natomiast oni nie dadzą, że powiem, Oscara za film, który odchodzi od ich wyobrażenia o filmie. Od ich superprodukcji. I od ich superprodukcji. Dlatego, że ja zakwestionowałem
ja im udowadniam, że można za tańsze pieniądze zrobić także film tego rodzaju, bo w końcu ten film jest filmem, który gdyby był kręcony w Hollywood, musiałby kosztować 200 milionów dolarów. A tak kosztował 18. Tak, 18. I tu jest wtedy coś niedobrego, że ja im udowadniam, że nie potrzeba tyle pieniędzy wydawać. Mimo wszystko życzę wszystkiego, a więc również Oscara. To ja pani dziękuję, będę pani to zawsze pamiętał, wie pani. Dziękuję bardzo.